O nowej roli kół gospodyń wiejskich i ich wpływie na rozwój przedsiębiorczości Angelika Możdżanowska, pełnomocnik rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw, rozmawiała z przedstawicielami KGW z regionu. W spotkaniu wzięły udział koła gospodyń wiejskich z powiatu kościańskiego i leszczyńskiego. Dotyczyło ono korzyści płynących z nowej ustawy o kołach gospodyń i miało na celu rozwiać wszelkie mity i wątpliwości odnośnie wpisu do rejestru. Ustawa o kołach gospodyń wiejskich nadaje im osobowość prawną, co wiąże się z wieloma korzyściami. A ta osobowość prawna związana jest z takimi dwoma filarami, dla mnie niezwykle istotnymi. Jeden filar to jest to wsparcie systemowe i możliwości pozyskania środków finansowych z urzędów gmin, powiatu, województwa, Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki. Z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju to wsparcie, które panie również pierwsze już otrzymały, a kolejne w tym roku, ale także inne resortowe wsparcie finansowe. Na przykład pracujemy nad specjalnym programem uruchomionym wspólnie z Ministerstwem Kultury, z Ministerstwem Cyfryzacji na szkolenia. Z funduszu składkowego pragniemy ogłosić już wkrótce specjalny dedykowany program właśnie dla kobiet gospodarnych wyjątkowych kół gospodyń wiejskich, powiedzmy sobie te, które mają osobowość prawną poprzez ten wpis do rejestracji, czy także Ministerstwo Sportu. Te wszystkie możliwości dzisiaj się rozszerzają dla pań. Oprócz tego koło gospodyń wiejskich, które uzyskało wpis do Krajowego Rejestru KGW, zostaje zwolnione z podatku dochodowego, nie jest zobowiązane do posiadania kasy fiskalnej, posiada uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, zwolnione jest z podatku VAT i zyskuje pomoc prawną. Nieprawdą jest zatem, że poprzez rejestrację koła gospodyń będą narażone na ciągłe kontrole urzędników. Takie głosy dało się słyszeć przed wprowadzeniem ustawy. W Wielkopolsce udało się pozyskać spore fundusze do rozdysponowania. Podkreślę, że Wielkopolska to ten region, której udało się 3 miliony złotych w ramach tej perspektywy 2018 roku pozyskać właśnie dla tych organizacji, bo to było od 3 do 5 tysięcy złotych. Mamy oczywiście prawie 900 zarejestrowanych kół gospodyń wiejskich i to jest niezwykły potencjał, a ten potencjał to przestrzeń dla pań. Niech panie się rozwijają, dynamicznie realizują swoje pomysły, swoje działania, niech rozwijają się struktury. Ja będę tylko pomagała. Warto również dodać, że wiele kół zostało reaktywowanych oraz powstało wiele nowych.